Z Ewangelii według świętego Mateusza, z 11 rozdziału. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki. Oto słowo Pańskie. Czytam ten fragment, żeby mówić dzisiaj szczególnie o modlitwie i o uwielbieniu, bo w tym, co małe, jest źródło, że Bóg rzeczywiście tak to zamierzył. Jeżeli, tak jak wczoraj sobie o tym mówiliśmy, daje nam takim maleńkim, że cały świat jest jak ziarnko piasku, a my jeszcze mniejsi, 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 mniejsi. I to rodzi uwielbienie w Jezusie, że mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, czyli całego wszechświata, za to, że objawiasz to małym dzieciom, czyli jeszcze najmniejszym. Jakby Bóg jest miłośnikiem tego, co małe, ale w pełni Mu oddane. Że z tego rodzi się nasza modlitwa. I rzeczywiście, tak jak mówiliśmy sobie też wczoraj, że jest wszystko blisko ciała, tego, co cielesne, blisko naszych zmysłów, naszego umysłu. Prawda? To jeżeli Bóg chce nas nauczyć modlitwy, czyli tak naprawdę relacji z sobą, to chce to robić upraszczając. Właśnie wspominany przeze mnie wielokrotnie ojciec Joachim Badeni napisał taką książeczkę Prosta modlitwa. Zasadnicze przesłanie tej książeczki jest: upraszczaj. Dlaczego? Bo człowiek ma z natury właśnie tej swojej zranionej pokusę do komplikowania rzeczy. A ty upraszczaj. No? Może zacznę od takiego przykładu z własnego życia. Kiedyś chciałem pojechać z Krakowa do Warszawy. Chwała Bogu, zdążyłem na pociąg, prawda? I wsiadłem do przedziału obok okna i toczę walkę duchową, w cudzysłowie. Rusza pociąg, przeżegnać się, czy się nie przeżegnać? Myślę sobie, jestem chrześcijaninem, prawda, ochrzczonym, to się przeżegnam. Ale potem myślę, ale czy ja jestem chrześcijaninem na pokaz? Nie, to się nie przeżegnam. Ale jestem przecież zakonnikiem, to się przeżegnam. Ale zakonnikiem, bo jechałem po cywilnemu, też nie jestem na pokaz. To się nie przeżegnam. Ale jestem przecież kapłanem, to się przeżegnam. I przeżegnałem się. I słyszę w sercu: przeżegnałeś się, ale nawet się nie pomodliłeś. Zgłupiałem trochę. No to co miałbym zrobić? No może byś się pomodlił. A no w sumie tak. Wielka konferencja o modlitwie dla kapłana.
może byś się pomodlił. No i zaczyna modlić się. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zdążyłem na ten pociąg, że sobie siedzę przy oknie, mam półeczkę, mam książeczkę. Dziękuję Ci za Pana maszynistę, żebyśmy dojechali na czas, za Pana konduktora, za tych wszystkich ludzi tutaj, z którymi jadę. Pobłogosław im, kto chce się przespać, niech się prześpi, kto chce popracować, niech zrobi to, co zaplanował, kto chce poczytać, niech poczyta. Za wszystkich innych pasażerów, żeby im się dobrze jechało. O za tych, którzy mieszkają w tych domach, które mijamy, też im pobłogosław. No i tak kilka minut się pomodliłem, jak było łatwo mi się przeżegnać. Ale wtedy przyszło mi do głowy, a ile razy się przeżegnałem, a się nie pomodliłem. A ile razy odmówiłem różaniec, albo koronkę, albo może nawet byłem na mszy. Bo to tak naprawdę jest ten moment. Faryzeusz tam się pyszni, pamiętamy, prawda, że daje jałmużnę ze wszystkiego, co posiada, że pości dwa razy w tygodniu, prawda, że się modli gorliwie, żyje według prawa, nie tak jak ten celnik. Jezus mówi, on się ze mną nie spotyka. Spotyka się z samym sobą i ze swoimi praktykami. To jest dokładnie też ten sam moment, kiedy przychodzi młodzieniec i mówi, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pierwsze, o co pyta go Jezus, a dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Ale spełniaj przykazania. Wszystkie spełniam od młodości. Tak? To sprzedaj wszystko i pójdź za mną. Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał niczego nade mnie. Co pokazuje Jezus? Z miłością, bo jest podkreślone. Spojrzał na niego z miłością i powiedział. Nie spełniasz pierwszego nawet przykazania. A jak ktoś nie spełnia pierwszego przykazania, jest bałwochwalcą, to znaczy ma inne rzeczy nad Boga, to nie spełnia żadnego przykazania. I odszedł zasmucony. Ojciec Joachim, jak przystało na mistyka, kiedyś skomentował ten fragment, mówi, do Jezusa przyszedł młodzieniec, odszedł starzec. Ja nie znam nikogo, kto by był zadowolony ze swojej modlitwy. Jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojej modlitwy, to mam wątpliwości, nie? Czy rzeczywiście on z Bogiem się spotyka, czy z sobą. I na każdym etapie to obowiązuje, czy ja dopiero będę zaczynał. Bo bardzo łatwo jest z celnika też przesiąść się w miejsce faryzeusza. Jeżeli celnik by zaczął się pysznić, o, mi przebaczono, nie tak jak temu faryzeuszowi, to już jest w miejscu faryzeusza. I już się nie spotyka z Bogiem, tylko z sobą samym. Znaczy, to jest bardzo delikatny moment, bo tak jak wierzymy, że chrześcijaństwo to nie jest religia księgi czy jakichś wartości, tylko to jest religia relacji, tak jak w Trójcy jest relacja Ojca, Syna, Ducha Świętego, relacja miłosna między Ojcem i Synem, takiej miłości, która jest osobą Ducha Świętego, to jeżeli my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to my też jesteśmy stworzeni do miłości, czyli do relacji. I tym samym modlitwa to jest relacja. I od tego zależy, jaka jest modlitwa, jaka jest moja relacja z Bogiem. Gdybyśmy sięgnęli do kazania na górze, do 6 rozdziału z Mateusza, tam jest napisane wyraźnie, gdy się modlicie, nie postępujcie jako budnicy.
Oni modlą się chętnie w synagogach, w miejscach publicznych, by zwrócić na siebie uwagę. Jeżeli ty się modlisz, wejdź do swego mieszkania i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. I dalej, w 7 wersecie, gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów, jak poganie, bo oni myślą, że przez swoje wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, bo Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Dlaczego? Bo was zna. Pytanie, czy ja znam Ojca? Bo dopiero jak znam Ojca, jak znam Jezusa, jak znam Ducha Świętego, to ja nie muszę wielu słów używać. Ale jeżeli nie znam, to używam. Kiedyś dobitnie to sobie uświadomiłem, kiedy czytałem przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach, jak ten młodszy wraca. Czy on naprawdę wierzy w miłosierdzie ojca? Jeżeli by wierzył w miłosierdzie, czyli znał ojca, to by powiedział Kyrie eleison. Koniec. Ojciec na niego czekał. Jak tylko się pojawił na horyzoncie, wybiegł, rzucił mu się na szyję. Czy tam potrzeba było wiele słów? Jak on był wyczekiwany, nic nie musiał nawet mówić, żeby ojciec go ukochał na nowo. Ale on co kombinuje? A jest naprawdę w sytuacji, do już chyba gorszej, trudno sobie wyobrazić, nie? Jeszcze my tego nie mamy w tej wrażliwości naszej kultury, właśnie, że między świniami, no tam między świniami, no brudno, ale jakby śmierdzi, ale zasadniczo, no co tam. Ale dla Żyda, no to już nic niżej nie ma. Wśród tych nieczystych zwierząt, to ty jesteś wykluczony potrójnie, w ogóle nie ma o czym mówić. I ty wracasz z pomiędzy świni, właśnie brudny, śmierdzący, głodny, w ogóle nie masz żadnych argumentów. A on mówi tak, wstanę i pójdę i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga, względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uwierz. Na co on liczy? Na miłosierdzie? Nie! On liczy na swoją elokwencję. Jak ja mu powiem temu mojemu ojcu, to on mi zrobi to, co ja mu jeszcze powiem, co on ma mi zrobić. Żeby wziął, uczynił mnie jednym z najmniejszych. Jeszcze to będzie takie pokorne. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie. No to jest tak żałosne. Ale my tacy jesteśmy. Znaczy, wiecie, to jest odwrotność tego młodzieńca, bo chłopak po prostu się narobił i nastarał. Jeżeli on od młodości, nie wiem, czy ktoś tu jest taki między nami, że od młodości nigdy nie przekroczył żadnego przykazania. Przestrzegam wszystkiego od młodości. Więc on naprawdę się nastarał i narobił? A dokładnie myśli, że przez to będzie zbawiony. I to pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, nie jest prawdziwym pytaniem. Nie przyszedł po mądrość, po odpowiedź. To jest trochę to, czasami my mamy takie pokusy, będziemy, nie wiem, tak czy inaczej modlić się, zmieniać te modlitwy, kombinować, cudować, jeździć na takie kursy, takie rekolekcje, coś tam. Możemy te wszystkie rzeczy ogarnąć, wszystko co daje odnowa w Duchu Świętym, wszystko co daje ruch Światło Życie, wszystko co dają wszystkie wspólnoty świata. Ktoś powie, byłem we wszystkich wspólnotach świata. Robiłem wszystkie kursy, od alfa do omega.
prawda? Jakby, co mam jeszcze? I co Jezus mówi? A umiesz to wszystko zostawić i wybrać mnie? No ale o co ci chodzi? I to jest dobre pytanie. O co mu chodzi? Ale to jest pytanie do niego, nie do ciebie. Nie? Przygotujcie drogę dla Pana. Prostujcie ścieżki dla Niego. Ja bardzo późno to usłyszałem, bo ja niby to słyszałem, a przygotujcie drogę dla siebie. Prostujcie ścieżki dla siebie. Czyli układaj swoją modlitwę. Nie? Porządkuj swoje życie. A skąd wiesz, jak to robić? Spytałeś, spytałaś? Ale o co księdzu chodzi? Pamiętam taką lekcję, dostałem od jednego narkomana, nawróconego, prawda, uzdrowionego. Tak na nas popatrzył, bo to było na takich rekolekcjach dla muzyków. Siedziało takie doborowe towarzystwo, mniej więcej jak tutaj. Liderzy wspólnot, turboministranci, prawda, szefowie scholi, tam liderzy uwielbieni. Jak tam zagrali, tak wszyscy śpiewa. Rozumiesz, jakby elita. I on tak wyszedł, tak jak ja stanął, tak popatrzył, tak pokiwał głową i mówi, jak mi jest was wszystkich szkoda. Ja Skieleckiego, już scyzoryk mi się w kieszeni otworzył. Jak on śmie, ten narkoman, mówić tak. A on mówi, jak, bo wy jesteście podobni do króla Dawida, taki super pobożny gość, nad miarę, a jak zgrzeszył, to się nawet nie zorientował. I wy grzeszycie, nawet nie wiecie czym. Bo co to jest grzech? Oczywiście powiecie mi formułkę, że to jest przekroczenie Bożego przykazania w materii ciężkiej, lekkiej. Mówi, to jest prawda z naszej strony. Ale jak, co to jest grzech ze strony Pana Boga? Jeżeli mówi, czytamy u Izajasza, 55 rozdział, 8-9. Moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi, moje drogi nad waszymi. Przekładając z polskiego na nasze, żebyś nie wiem jak główkował, to nie wygłówkujesz, co główkuje Bóg. Nie domyślisz się, co On myśli. I teraz spowiadaj się. Z czego się spowiadasz? Jeżeli grzech ze strony Pana Boga to jest to, co Jemu przeszkadza zamieszkać w moim sercu, w moim życiu, prowadzić mnie w moim życiu, czyli co jest dla Niego przeszkodą, a my się najczęściej spowiadamy z czego? Co jest dla mnie przeszkodą? Albo co mi się wydaje, że mogłoby być dla Niego przeszkodą. Ale jeżeli ja się nie mogę nawet domyśleć tego, jak mówi Izajasz, to czy ja się w tym z Nim spotykam? Co nie znaczy, że sakrament nie działa i że On mi nie odpuszcza grzechów. To nie o to chodzi. Tylko jednocześnie patrzę, czy jest owoc, czy ja się rozwijam. Według tego potencjału, który mam. I ten Artur mówi do mnie, czy ty kiedyś pytałeś Boga o to, jaki jest twój grzech? I ja tak siedząc, z tym scyzorykiem otwartym w kieszeni, już złożyłem go i mówię, nie. Tyle lat żyję, już jestem tyle lat zakonnikiem i księdzem, i nigdy nie spytałem Boga, a co jest grzechem w moim życiu wobec Ciebie? On mówi, jeżeli się nie domyślimy, to musisz spytać i poczekać, aż Ci odpowie,
bo jak ci nie odpowie, a ty nie usłyszysz, nie będziesz miał nigdy o tym zielonego pojęcia i przeżyjesz całe życie obok. I możesz robić różne rzeczy, ewangelizację, cuda na kiju, wieżę Babel budujesz, nie wiem co. Jest to napisane w Słowie. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Powiecie, czy nie jadaliśmy, nie piliśmy z Tobą, nawet na Eucharystii? Czy na ulicach naszych nie nauczałeś? Czy nie uzdrawialiśmy mocą Twego imienia? Nie wypędzaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? A ja powiem, nie znam Was. Wy mnie nigdy o nic nie spytaliście i nigdy nie miałem szansy wam czegoś poodpowiedzieć. Braliście moje słowo i robiliście po swojemu, to prawda. Nie? Ja zgłupiałem wtedy, przyznam się. Ale pokornie modlę się. Tylko, że ja już tyle siebie znam, że umiem się modlić jednocześnie na dwie strony. I tu się modlę, Panie, pokaż mi mój grzech. A tu się modlę, tylko mi nie pokazuj. Bo się boję, co zobaczę. Jeżeli poważnie traktujemy Pana Boga, to tak możemy sobie mówić, o, Pan Bóg jest dobry, ale jak tak tete-a-tete, to ty wiesz, że On może zrobić, co chce. Bo On jest w pełni wolny. Nie? I co ci może powiedzieć? Zaraz się następnego dnia okazało, która modlitwa mocniejsza, chociaż ta była cichsza, a tutaj się modliłem głośniej. Pokaż mi mój grzech. Podchodzi do mnie, idę na mszę o 12 na tych rekolekcjach, podchodzi do mnie taka blondyneczka, 20 lat i mówi, mam ojcu coś do powiedzenia. Ja wiem, z czym przyszła już. Ale oczywiście co? Mówię, wiesz co, no teraz się śpieszę na mszę, dziś może nie. Kapłan zobaczył, minął. Znamy też z Ewangelii. Na szczęście Pan Bóg łaskaw o 15 znów mnie spotyka, mówi, a teraz? Ja musiałbym szpetnie skłamać, bo miałem pół godziny, tylko że ona nie potrzebowała pół godziny, tylko pół minuty, nawet nie. Tak stanęła przede mną i mówi tak, Pan Bóg do ojca mówi, nie szanujesz moich darów, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbym mógł. Jakbyś mógł. I poszło. Ja tak zostałem. Tak. Czy ja się z tego kiedyś spowiadałem? Nie. Czy ja nie robiłem złych rzeczy? Robiłem, spowiadałem się z nich. Ale Bogu tamte tak nie przeszkadzały, jak to, że ja nie przyjmuję Jego miłości. Bo dary, które mi daje, to są dary miłości. Ja nie przyjmuję tych darów, nie pomnażam ich, tak jak czytamy o talentach, i nie służę ludziom tak, jakbym mógł, czyli nie kocham ludzi, tak jak mnie do tego Bóg chce uzdolnić do miłości. Nie, że ja jestem taki dobry i tak kocham. Nie, ja mam kochać Jego miłością, tą, którą od Niego przyjmuję w tych darach. I tego nie robię tak, jak mógłbym. Ja jednocześnie jestem turbonajemnikiem. Wtedy byłem i dzisiaj też jestem, że rekolekcje, proszę bardzo, pospowiadać, proszę bardzo, co tam jeszcze trzeba zrobić? Panie Boże, już robimy. Ale Bogu nie na tym zależy. Tylko mówi, ty pójdź za mną. Chodź. Chcę cię uczynić moim dzieckiem, nie turbonajemnikiem. Czy ty zgodzisz się być moim synem? Czy ty zgodzisz się być moją córką? I jeżeli tak, to wtedy z całkiem innego poziomu zaczynamy modlitwę. Nie modlitwę najemnika, nie modlitwę niewolnika, nie modlitwę jakiegoś sługi, jednego z wielu sług. Nie. Czy to jest modlitwa dziecka? Bo jeżeli Jezus nas uczy, jeżeli modlisz się, mów, Ojcze,
to nie można powiedzieć ojcze, jak się nie jest dzieckiem. Nie wiem, jakbyś poszedł do sąsiada i powiedział, tato, możesz modlić się modlitwą ojcze. Wydaje się, że to najprostsza modlitwa. Jesteś małym dzieckiem, pierwsze co się uczysz, to tak, ale to właśnie o to chodzi. Dziecko nie ma z tym problemu. Ale ty masz, ja mam. Czy ja mogę być dzieckiem? Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś małym dzieciom. Tak, Ojcze, takie było Twoje upodobanie. Ty chcesz być uwielbiany przez swoje dzieci, żeby do Ciebie mówiły Ojcze. I to, że to jest prawda o nich, bo jak mówią Ojcze, to wyznają, że są dziećmi Bożymi. A katechizm Kościoła katolickiego pisze, że nie ma wyższej godności w tym świecie, jak bycie dzieckiem Bożym. Jak jesteś prezesem, prezydentem, biskupem, przy byciu dzieckiem Bożym, bo nie dlatego, że jesteś tak doskonały, że masz taką pozycję, to nie w tym jest Twoja siła modlitwy. Siła modlitwy jest w tym, że masz takiego ojca. Nie? Nie. To jest przystąpienie do chwały. I że możesz być taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Tylko czy przyjmujesz Bożą łaskę? Czy na Jego słowo usuwasz przeszkody, które dla Niego są przeszkodami? Czy przyjmujesz Jego dary, które Cię rozwijają? Nie? Ja późno to zrozumiałem. Nie wiem, chyba to był w zeszłym roku jeszcze. Ale że ten trzeci gość z tych przypowieści o talentach, ja myślałem przez całe moje życie, że to jest leń. A ostatnio pomyślałem sobie, nie. Jak on dostał te 30 kilo złota czy srebra, to chłopina musiał się nagłówkować. W tym sensie, no złodziei nie brakuje, no coś trzeba z tym zrobić, nie? Gdzie to zakopać, gdzie to schować? Potem to trzeba pilnować. Jeżeli on chce oddać tyle, ile wziął, to się musi nagłówkować i namyśleć i narobić. To nie jest leń. A słyszy, sługo zły i nieużyteczny. Nie w tym jest rzecz, że on się urobił sam. Tylko, że nie puścił w obrót talentów, darów Bożych. Bo to, że ty się urobisz, żebyś nie wiem jak się starał, wypruwał sobie żyły, nie wiem, wywracał się na lewą stronę, to twoja robota nie jest owocna, jest nieużyteczna. Jeszcze do tego stwarzasz pozory, a tak naprawdę żadnego Bóg nie ma z tego pożytku. Może to jeszcze gorzej. A wystarczyłoby posłuchać. Ale jednocześnie boję się, boję. Co on powie mi? Dlaczego? Bo mam w sobie pierwotną nieufność związaną z grzechem pierworodnym. Nie łudźmy się, że my tacy jesteśmy ochrzczeni, że wszystkie te nasze lęki, obawy przed Bogiem już zniknęły. Że tyle modlitw, tyle uwielbień. No, mam nadzieję, że jesteśmy parę kroków dalej, ale jednocześnie ta nieufność dojmująca w sercu wobec Boga, ona jest bardzo mocna. Jest bardzo mocna. Nie? To, żeby nie mówić negatywnie, to znów jakoś tak mnie prowadzą te rekolekcje. Tyle o Maryi nigdy nie mówiłem jeszcze chyba. Chyba, że na rekolekcjach maryjnych. Ale właśnie zobaczcie, jak Maryja modli się w Kanie Galilejskiej. Jak rozmawia ze swoim synem Jezusem. Cała modlitwa, jedno krótkie zdanie.
nie mają wina. Koniec modlitwy. Drugie zdanie już nie do Jezusa, do sług, zróbcie co powie. Sama modlitwa, jedno zdanie, nie mają wina. Dlaczego ona tak może się modlić? Bo go zna. Że przeciwstawię troszkę rozmnożenie chleba, pamiętamy. Nie? Apostołowie chodzą z Jezusem już długo. Wydaje się, znają Go. On ich pyta, jak ich nakarmić. I widać, oni naprawdę są wrażliwi. Mówią, oni zasłabną w drodze. Mają współczucie w sobie. Jeżeli ich tak puścimy, zasłabną w drodze. Co więcej, mają pomysły. Może odeślijmy ich do wsi. W innym miejscu mamy 300 denarów, może coś kupimy. Jakby są kreatywni, twórczy, kombinują. Prawda? Jezus tak tylko patrzy i co myśli? Wszystko widzą oprócz mnie. Maryja odwrotnie. Widzi przede wszystkim Jezusa i co On może. Oni wszystko widzą, wszystkie problemy, wszystko, z czym się ludzie zmagają, mają współczucie, wszystko oprócz Jezusa i tego, co On może. Właśnie w tym jest ta rzecz. Mówimy, Maryja jest bez grzechu poczęta, więc widzi jak Bóg. Mówi, mam Jezusa, nie ma problemu z weselem. Nie wiem, ja też nie wiem, jakbyście wy się modlili. Ja bym, o Panie Jezu, prawda, gdyby, no wiesz, taka sytuacja, tutaj ci młodzi troszkę tak nie pomyśleli, troszkę nie zadbali, no a się zdarza, rozumiesz, wiesz, taka, no ale Ty jesteś miłosierny, Ty jesteś wszechmogący, to Ty dasz radę, tralalala, tralalala, prawda? Że do tego jednego zdania nie mają wina, mi jest naprawdę daleko jeszcze. Tak jakby ojciec nie wiedział, czego potrzeba, zanim poprosimy. Ciągle wielomóstwo. Czytamy to i co z tego? Jakby to nie znaczy, mam nadzieję, że tu się rozumiemy, nie chodzi o to, że mam nie mówić. Czasami się fajnie gada, ale nie z sobą samym, no, tylko z Bogiem. Prawda? Czy On do mnie, czy ja do Niego, że tam jest jakiś dialog, że to nie jest jakiś monolog jednostronny. Tylko rzeczywiście, że On ma coś do powiedzenia. Ja Mu pozwalam mówić do mnie. Mam cierpliwość, czekam. No, też mamy takie doświadczenie. No ja mam. Jakby kiedyś pamiętam jednego przedpołudnia. Miałem kilka rozmów i każdy, kto przyszedł, powiedział, ale Bóg do mnie nic nie mówi. No ja się troszkę załamałem tym. Poszedłem do kaplicy. Mówię, jak to tłumaczyć ludziom? No, no co im będzie mówił, że mówi, w tym sensie, że jak jest słowem, to nie można, nie może nie mówić. To tak jakby, nie wiem, nawet bardziej niż, że woda nie moczy. Jakby, no ale mnie nie może. Ktoś może ma takie doświadczenie, że woda go nie, no nie wiem. No. Może jak po kaczce, nie wiem. Wspływa. Natomiast wiecie, jakby pamiętam, poszedłem do kaplicy, mówię, Panie Jezu, Ty mi to wytłumacz. Oni przychodzą, mówią, że do nich nie mówisz. No jak to właściwie jest? No i tak to zobaczyłem w tej modlitwie, że On mówi tak, a jak dziecko się rodzi, czy Ty rozumiesz, co on gada? Nie? Czy on chce jeść, czy pić, czy co innego. Od razu wiesz? No i co, takiemu dziecku, co się urodzi i ty go nie rozumiesz, co on gada, mówisz, wiesz co, nie rozumiem cię, no niestety. No i go zostawisz, no to umrze, nie? I Pan Bóg mówi tak, no a ze mną jest tak samo, tylko odwrotnie. Że to ty umrzesz, jak nie będziesz ze mną gadać.
Ale to jest, bo jeżeli kochasz, to chcesz się uczyć drugiego. To, że w tym momencie nie rozumiesz, to nie znaczy, że nie jesteś w stanie się nauczyć. Tylko rzeczywiście, tak jak przy tym dzieciątku, trzeba trochę pochodzić, pobyć. Pomylić się czasami, no dasz mu, myślisz o zawsze, jak tak robię, to smoczek, nie działa. Nie, że pić, to kurczę, nie. To co? Co jeszcze? Na szczęście to urządzenie jest zbyt skomplikowane. Jakby w sensie, przepraszam, o dziecku urządzenie powiedziałem. No ale tych potrzeb nie. Ale myślisz, że co? Że jak już potem umie mówić, nawet po polsku, to ty go lepiej rozumiesz? Co on chce? Jak jest nastolatkiem? Powodzenia. On ci mówi to, a on sam nie wie, o co mu chodzi. I tak przez całe życie my mamy. Jak jest ktoś starszy, to akurat, nie? Tu obiecuje, a potem mówi, nie przesadza się starych drzew. No to ważne, czy to ważne? No i to ważne. No. Że z tym dogadywaniem się, z tą komunikacją, no jakby to jest zawsze problem. I co? I się teraz obrazimy, że nie, ja cię nie rozumiem, to nie rozmawiam. No nie. No nie. Znów wracamy. Dziecko. Uprościć. Najważniejsze co? Kochać. Muszę na nowo pokochać. Czy to będzie Bóg, czy to będzie drugi człowiek, czy to będę ja sam. Bez miłości nic nie drgnie. Pierwsza lekcja, pokochać. Potem zobaczymy. Szema, słuchaj Izraelu. Słuchaj po co? Żeby usłyszeć. Nie? Usłyszysz po co? Żeby być posłuszny temu słowu. To tak ładnie jest po polsku. Słuchać, usłyszeć, być posłusznym. Znaczy w tym sensie, że chcę komuś, z kimś się spotkać i komuś usłużyć. Nie? Tak jak on tego potrzebuje. A jednocześnie ja też potrzebuję, żeby ktoś mi usłużył z miłości. Zrozumiał mnie, moją potrzebę i był przy mnie w tym. To jest spotkanie. I tu możemy mówić o modlitwie. Nie? Mówimy, szczytem modlitwy jest kontemplacja. Czyli co? Miłosne trwanie w obecności. Kto jest podany w katechizmie jako mistrz kontemplacji? Nie Jan od Krzyża, nie Teresa z Awila. Chłop z Ars, o którym mówi proboszcz z Ars, Jan Wianej, że go spotkał w kościele, spotykał go jak siedział, nie? I zainteresował się i pyta go, co on tu robi. A chłop mówi, on siedzi tam, ja siedzę tu i tak sobie siedzimy. Kontemplacja, najprostsza modlitwa, wydaje się wyżyny modlitwy, a wyżyny modlitwy, najprostsza modlitwa. Nie potrzeba znać Biblii, żeby siedzieć. To nie chodzi o medytację, to chodzi o kontemplację. Trwać w obecności. Jasne, że to nie wyklucza znania Biblii. Bo jak znasz Biblię, znasz Boga. I wiesz, z kim siedzisz. To jest ważne. Tak jak sięgnę do mojego patrona Tomasza z Akwinu, nie ma nic gorszego niż wiara w pustej głowie. To nie chodzi o to, że mam być niemądry, ale czego szukam w modlitwie? Mądrości czy obecności? Nie? I to uproszczenie, kiedyś usłyszałem takie zdanie od takiej siostry Angeliki. Ktoś ją spytał, jaka jest najlepsza modlitwa? A ona odpowiedziała, ta, którą modlisz się najlepiej. I to jest wezwanie i zaproszenie
dla każdego, każdej z nas. No jak modlisz się najlepiej? W czym najlepiej się spotykasz z Bogiem? W jaki sposób? I może trzeba popróbować i tego, i tego, i po to są te kursy wszystkie, prawda? I te, bo ja nie mam, mam nadzieję, to rozumiecie, że nie mam nic przeciwko kursom i rekolekcjom, jakby musiałbym się sprzeniewierzyć samemu sobie. Ale jeżeli by to było tylko takie ciągłe szukanie nie wiadomo czego, ciągłe nieprzygotowywanie się do nie wiadomo czego, nie? To strata czasu. Natomiast jeżeli to jest szukaniem Boga, żeby się z Nim spotkać, tak jak mędrcy idą ze wschodu, by oddać pokłon temu, który się narodził, i potrzebują wiedzy od uczonych w piśmie, że to do Betlejem trzeba iść, bo tak jest napisane u proroka, więc potrzebna jest wiedza, ale po to, żeby się spotkać. Nie? I jeżeli ku temu idzie, to jest mądrość. Nie? I oczywiście na tej drodze jest mnóstwo też pytań, które się rodzą. Tylko chciałbym was do tego przekonywać, że pierwszym adresatem pytań jest Bóg. Dopiero potem inni. Taka mi się przypomina żydowska anegdota. To jeszcze powiem i będziemy lądować. Była taka szkoła, czytali Torę mali chłopcy żydowscy i nagle jeden krzyczy na całą tą klasę: ale ja nic z tego nie rozumiem. No to tam koledzy go uciszają, a on jeszcze głosi: ja nic z tego nie rozumiem. Wreszcie się rabin zainteresował: co ty krzyczysz tutaj? A on mówi: bo ja nic z tego nie rozumiem. A on mówi: to ty nie krzycz, to ty podnieś rękę, to ja podejdę, to ja ci wytłumaczę. A ten mały mówi: wytłumaczyć to ja potrafię, ale ja nic z tego nie rozumiem. I to jest jakieś niebezpieczeństwo, że my umiemy nawet innym tłumaczyć, ale tak naprawdę nie pogadaliśmy z Bogiem, nie spytaliśmy Go i nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jasne, że ja podpowiedź mogę uzyskać u innych mądrych głów, nie? Zwłaszcza tych, którzy się jeszcze modlą, ale Bóg jest najlepszy, najlepszym nauczycielem i mistrzem wszystkich nauczycieli, dlatego przede wszystkim, że Ciebie zna dokładnie, wie, w jakim jesteś momencie i jaka odpowiedź na dziś jest dla Ciebie najlepsza. Tak jak papież Franciszek mówi, żeby nie odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. Jezus wie dokładnie, jakie masz w sobie pytanie, i jaka odpowiedź jest na dziś dla Ciebie. I jednocześnie wie, że można na to samo pytanie jeszcze odpowiedzieć na iluś innych poziomach. Ale jak będziesz na tamtych, to też możesz spytać i uzyskać odpowiedź. Znaczy to bardzo ważne, żeby w tym się jakoś odnajdywać. Dopinając już. Jeżeli pyta jeden z uczonych, kto jest największy w królestwie? Nie? Jezus pokazuje na dziecko. Nie? Kto jest wielki, niech stanie się mały i ostatni ze wszystkich. Nie? To nie jest w żaden sposób upokarzające przed Bogiem być małym. Wspomniany dzisiaj przeze mnie na homilii ojciec Piotr Ostworowski mówił: tylko człowiek mały przed Bogiem może być głęboko szczęśliwy. I w tym, w tej mojej małości, której mam się nie bać, usłyszę to pytanie: czy kochasz mnie?
Jeżeli to ma być miłosne trwanie w obecności, to tę miłość mam do odnalezienia. Dzień po dniu, godzina po godzinie, chwilka po chwilce, to mam do odnalezienia. Mówiliśmy sobie o krzyżu, mówiliśmy sobie o Eucharystii. A dzisiaj o modlitwie, która tak naprawdę ma w nas zrodzić i podtrzymać nowe życie. Przychodzi mi jeszcze jedna opowieść na koniec i już naprawdę kończymy. Mam przeświadczenie, że mam ją jeszcze opowiedzieć. Już wam chyba wspomniałem, że u dominikanów najmądrzejsi są nowicjusze. Więc tak było. Ja czasami lubię namówić braci nowicjuszy na kaznodziejstwo, bo mówię, wstąpiliście do zakonu kaznodziejskiego, to chcecie głosić? Oni oczywiście tak. Ja im czasami daję trudne ćwiczenia i zadania. I mówię, to zróbmy tak, zgadzacie się? Ja idziemy do kaplicy, wołamy o Ducha Świętego, ja otwieram Biblię, daję bratu, czytam zdanie, daję bratu, modlimy się minutkę, do Ducha Świętego wychodzi brat, mówi minutkę. Robimy? Nowicjusze. Ja! Yeah. Super. Może ksiądz by się przestraszył, ale nowicjusz dominikański na szczęście nie. Ale ja sam się przestraszyłem. Stoi przede mną taki chłopiec z Białorusi, 18 lat. Ja otwieram Biblię i czytam. Miłość jest jak Szeol. Daję mu pokerowa twarz, a w środku... Nie da rady. Tym gorliwiej wołam do Ducha Świętego, a ten mały wychodzi i mówi. Jak dziewczyna mówi do chłopca, albo chłopiec do dziewczyny, kocham cię, to w tym momencie zstępuje do Szeolu, czyli do krainy umarłych. Szeol to nie jest piekło, tylko kraina umarłych. A jak z drugiej strony usłyszy, kocham cię, wtedy dokonuje się zmartwychwstanie. I usiadł. Ja mówię, skąd ten chłopiec to wie? To jest właśnie ten moment. Bo możemy myśleć i nie wiem, jak rozważać o zmartwychwstaniu, o nowym życiu. Nie. Kocham cię, powoduje, że jest nowe życie. Nowe życie to znaczy nowa modlitwa, nowa relacja z Bogiem, nowa relacja z drugim człowiekiem, pokochanie siebie samego. Nie? Bóg naprawdę tego chce i chce tego dokonać właśnie przez miłość. Nie? Czyli trwanie w miłości, w Jego obecności miłosnej. Nie? Tego pragnie dla nas, żeby wydobyć nas z krainy śmierci, z Szeolu, gdzie zapadamy się bez miłości. Ale On czy z krzyża, czy z ołtarza, czy na modlitwie przychodzi tylko z jednym zdaniem. Kocham cię. I to nas wydobywa z krainy umarłych. Jeżeli na tym będzie polegała nasza modlitwa, to nie mamy o co się martwić. Czego sobie i wam życzę. Amen.